Opolu w minionych latach rozwój współpracy miasta Opola z organizacjami pozarządowymi przebiega bardzo dynamicznie. Ten rozwój widać i w liczebności, i w liczbie podejmowanych inicjatyw. Nie sposób nie powiedzieć o środkach finansowych i od tego chciałabym zacząć, że w minionych 5 latach dzięki współpracy finansowej organizacje pozarządowe otrzymały kwotę ponad 118 milionów złotych przeznaczoną w trybie konkursowym na dotacje. Główna część tych środków finansowych jest przekazywana na takie 3 podstawowe obszary. Obszary związane z pomocą społeczną, z rozwojem kultury fizycznej i sportu i kulturą, w tym również festiwali. To, co ważne podkreślenia, jeśli chodzi o takie dobre doświadczenia współpracy z NGO-sami, z których korzystają też inne samorządy w Polsce, to nowość, konkurs, który w Opolu od 2 kadencji samorządu funkcjonuje, czyli wkłady własne. Szanowni Państwo, wkłady własne, które organizacje pozarządowe często muszą wykazywać w innych zewnętrznych dotacjach, to są wkłady finansowe. Od wielu lat miasto Opole, prezydent miasta Opola ogłasza taki konkurs i żeby pokazać Państwu, jak te złotówki się pomnażają, to zobaczcie Państwo, dzięki 350 tysiącach złotych organizacje pozarządowe tak naprawdę, mówiąc wprost, ściągnęły do miasta Opola kwotę blisko 4,5 miliona złotych dzięki wkładowi finansowemu miasta. To jest bardzo ważne wsparcie. Szanowni Państwo, finanse to ważna rzecz, natomiast ta współpraca miasta Opola z organizacjami pozarządowymi to też stwarzanie dobrych warunków na tworzenie nowych podmiotów, na współpracę, na podejmowanie różnych inicjatyw na rzecz mieszkanek i mieszkańców miasta Opola. Dlatego chciałam Państwu pokazać też, jak wyglądał przyrost organizacji pozarządowych, bo to, że powstają nowe, to, że profesjonalizują się te już działające, świadczy o dobrych warunkach współpracy, o dobrej kondycji właśnie tej współpracy z samorządem, bo to w zdecydowanej mierze wpływa na jakość organizacji pozarządowych. W skali ostatnich 5 lat przybyło nam w Opolu blisko 200 nowych organizacji pozarządowych. Na ten moment mamy ich blisko 950. I szanowni Państwo, nawet czas pandemii, bardzo trudnego roku, zwłaszcza tego 2020 roku, nie wpłynął na to, że organizacje pozarządowe przestały być tworzone. W roku pandemii rzeczywiście ponad 30 organizacji powstało. Mieliśmy taki rok w minionych latach, że tych organizacji pozarządowych powstało blisko 20. To są też te wyznaczniki dobrej jakości współpracy, szanowni Państwo, i tworzenia różnych inicjatyw i różnych programów, bardzo ważnych dla mieszkańców i mieszkanek Opola, z których na co dzień korzystają. Bardzo chciałabym, jako kandydatka do sejmiku, miejmy nadzieję, radna Sejmiku Województwa Opolskiego, aby te dobre praktyki były również w pozostałych samorządach, żeby korzystać nawzajem z tych dobrych praktyk, ale przede wszystkim, żeby też wspierać sektor finansowy również finansowo dotacjami. Dlatego będę wnioskować, apelować, aby w środkach Samorządu Województwa Opolskiego środki przeznaczone na organizacje pozarządowe były zwiększone co najmniej o 20%. Tak, aby rzeczywiście dać szansę, aby mieszkańcy i mieszkanki regionu korzystali z tych środków finansowych, bo korzystają z tych środków właśnie mieszkańcy dzięki organizacjom pozarządowym. Bardzo cieszę się, że pan prezydent deklaruje ten rozwój cały czas organizacji pozarządowych. My to czujemy. Chciałabym, żeby ta praktyka była w pozostałych samorządach, bo wiemy, że z tych praktyk Opola korzystają również samorządy spoza Opolszczyzny. Po co nam organizacje pozarządowe? Kto był w tym roku, w zeszłym zasadzie na Festiwalu Książki, ten wie, bo to organizuje organizacja pozarządowa. Kto był na Festiwalu Perkusyjnym również, kto uczestniczył w Dniu Świętego Wojciecha, a mówi o wydarzeniach kulturalnych, a przecież wiele innych wydarzeń dzieje się dzięki organizacjom pozarządowym. Zrobiliśmy bilans tego, jak Opole wspiera organizacje pozarządowe, stąd dzisiejsza konferencja i jakie oczywiście też mogłyby to robić, jak mogłyby to robić inne samorządy. 120 milionów to jest ta kwota, która trafiła do organizacji pozarządowych z budżetu Opola. Proszę sobie wyobrazić, za te pieniądze wybudowalibyśmy drugi stadion, może żużlowy, wybudowalibyśmy kolejną szkołę, może jeszcze w jakąś inną wielką infrastrukturę. To pokazuje, jak dla miasta ważna jest współpraca z organizacjami pozarządowymi, bo 120 milionów to jest naprawdę ogromna kwota, to jest więcej niż budżet niejednej małej gminy. Tymczasem my takie pieniądze dajemy, adresujemy do organizacji pozarządowych i to nie cała nasza oferta, bo pani
Dorota Piechowicz-Witoń szefuje Centrum Dialogu Obywatelskiego, które i zapewnia lokale, i wsparcie merytoryczne, i rozlicza te wszystkie dotacje, nadzoruje wykonywanie tych zadań, więc jest to ogromna, ogromna praca, ale dzięki temu Opole jest lepsze, bardziej proobywatelskie, bardziej otwarte, więcej się w Opolu dzieje, więc to nie jest tak, że my pomagamy organizacjom pozarządowym, wzajemnie sobie pomagamy. To one pomagają nam, my im przekazując tą naprawdę gigantyczną kwotę i cieszę się z deklaracji pani Doroty, która mówi o tym, że będzie starała się również o to, żeby samorząd województwa zwiększył swoje dotacje o 20% od tych kwot, które w tej chwili mają. To jest kwota około 6 milionów złotych rocznie, więc myślę, że to też pomogłoby wielu organizacjom z terenów całego województwa, bo na to stawiamy wspólnie i pani Dorota jest tego najlepszym przykładem, na trzeci sektor, na organizacje pozarządowe, na obywatelskie Opole. Zatem zachęcam do poparcia pani Doroty. Jeszcze raz chcę jej podziękować i pochwalić za tą wielką robotę, którą ona, współpracownicy robią. 120 milionów dla organizacji pozarządowych z terenu Opola.